dzisiejszym Ewangelię, myślę, że warto się skupić nad tym zdaniem: ja Ciebie nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. I prosiłbym, żeby ksiądz właśnie to zdanie rozwinął, jak interpretuje. Co prawda jest to ostatnie zdanie tego fragmentu niedzielnej Ewangelii, natomiast faktycznie i ono zwróciło moją uwagę, ponieważ z tego spotkania Jezusa z kobietą, kiedy chcieli ją kamienować, te słowa zachęty są i dla nas ważne. Idź i odtąd już nie grzesz. Kiedy czytamy różne komentarze Ewangelii, to wiemy, że słowo grzeszyć znaczy minąć się z celem, chybić. Ja, kiedy zastanawiałem się, co to znaczy w kontekście tego spotkania, to niewątpliwie ta kobieta była zagubiona w tym wszystkim, co się wydarzyło i w tym wszystkim, co się dzieje na tą chwilę, prawda? A Jezus ją zachęca do tego, żeby na nowo potrafiła określić, czy wrócić do celu, który sobie wcześniej określiła. Określić na nowo cel swojej pracy, wysiłku, życia, tak? To dokładnie tyle samo znaczy i dla nas. I myślę, że podobnie jest w sakramencie pokuty. Idź i odtąd nie grzesz, to niemalże każda spowiedź w taki czy inny sposób podobny kończy się takimi słowami zachęty właśnie. Spróbuj na nowo określić cel swojego życia. No dobrze, ja jeszcze nawiązując do Ewangelii, takie pytanie. My na co dzień spotykamy się z różnymi sytuacjami, w którym widzimy, że ktoś nie robi dobrze, tak? Czy grzeszy. I jaki sposób taki ewangeliczny najlepiej upomnieć, żeby nie podnosić fizycznie tego kamienia, a jednak mieć możliwość komuś właśnie powiedzieć, że no jednak nie jest to w porządku. Jak to zrobić tak najlepiej? Jakiś czas temu już, Przemku, o tym żeśmy rozmawiali. Myślę, że warto to sobie przypomnieć, że trzeba spróbować nabrać dystansu. Może nie dosłownie, ale Jezus próbuje nam w tym fragmencie Ewangelii właśnie to pokazać. Troszkę zdystansować się, troszkę dać sobie czasu, żeby nie wzięły górę moje emocje. Łatwo jest to takie faryzejskie właśnie, fałszywe zgorszenie. Dzisiaj w dzisiejszym świecie to jest bardzo typowe, tak, że obruszony jestem czyimś zachowaniem, postępowaniem i tak dalej, ale no, spróbuj się do tego zdystansować, spróbuj dać sobie troszkę czasu, żeby uspokoić emocje i później pomyśl, czy te słowa upomnienia, skarcenia kogoś mają bardziej służyć Tobie, czy mają służyć tej osobie, a jeśli już mają służyć jej, to na ile jest w tym zrozumienia, miłości, akceptacji tej osoby, to myślę jest ważne, żeby chociaż na tyle znaleźć czas, aby przyjąć właśnie taką postawę wobec tego człowieka. Bez emocji, bez jakiegoś zbytniego takiego karcenia. No dobrze, a jeżeli chodzi o dawanie czasu, no to Jezus schyliwszy się pisał palcem po ziemi, więc Jezus w dzisiejszej Ewangelii dał sobie trochę czasu, tak? I jak to jest z tym czasem? Czy ta właśnie cisza, ten czas jest taki mocny? Doświadczenie moje z konfesjonału i z rozmów z osobami, które spowiadam, jest bardzo różne. Niektórzy wręcz panicznie boją się tego czasu spędzonego przy kratkach konfesjonału. Niektórych ta cisza, która zapada po wyznaniu grzechów, wręcz paraliżuje. A dla mnie na przykład to doświadczenie ciszy jest szukaniem pomysłu czy sposobu na zaakceptowanie tego człowieka, na okazanie właśnie mu miłości, czułości, zrozumienia. I tak jak ja, kiedy usłyszałem wyznanie grzechów i potrzebuję tej chwili ciszy, żeby umieć do tego człowieka dotrzeć, żeby dotrzeć do tego, co kluczowe, niekoniecznie musi być taką ciszą, za którą od razu kryje się jakieś skarcenie, piętnowanie kogoś, bo niekiedy ktoś tak właśnie fałszywie troszkę odbiera tę ciszę, że jest to właśnie za chwilę po tej ciszy, tak, będzie burza, cisza przed burzą, a wcale nie tak. Jest to szukanie, myślę, przestrzeni do tego, żeby tego człowieka zaakceptować, żeby okazać mu miłość, żeby spróbować go zrozumieć i też jemu dać przestrzeń do tego, żeby on sam siebie potrafił w tej sytuacji zrozumieć. To czyni Jezus w tej dzisiejszej Ewangelii.
kiedy pisze palcem po ziemi, kiedy jest ta cisza, czeka na reakcję tłumu, czeka na reakcję tej kobiety, ale tak naprawdę w relacji z tą kobietą buduje taką przestrzeń, gdzie później w tych słowach idź i odtąd już nie grzesz, wyraża jej wiele pewnie miłości, takiego właśnie nie osądzania, nie piętnowania, ale pokazania, zobacz, zupełnie inny cel pokazuje ci niż ten, który, za którym rzekomo szłaś czy szedłeś. Tak ja bym to widział. Dziękuję. Dziękuję.